Jak ocenia pan tą kadencję? Tak, w Europarlamencie jest posłów SLD 6, w tym ja jestem posłem z województwa kujawsko-pomorskiego. Uważam, że jesteśmy aktywną grupą, ale może to, co jest szczególnie ważne, to, że należymy do frakcji, która się w Europarlamencie bardzo liczy, bo w Europarlamencie są dwie takie bardzo duże frakcje, czyli kluby. Największa frakcja dzisiaj to jest frakcja partii chadeckich, to są nasze koleżanki i koledzy z 28 państw, których jest 260. Druga, co do liczebności, frakcja to jest ta, której jestem członkiem, to są partie socjaldemokratyczne. Mamy także koleżanki i kolegów z 28 państw, nas jest 196, więc działam w dużej i liczącej się bardzo wpływowej europejskiej frakcji, co oczywiście zwiększa nasze możliwości. Tutaj kwestia łupków. Czy nie dało się zrobić więcej od naszej strony? Pan, jeśli chodzi o łupki, to jest bardzo duży, jest duży podział. No w Europie są takie kraje jak Polska, które uważają, że łupki należy wydobywać, i są takie państwa, chociażby jak Francja, które mówią kategorycznie, że one na swoim terytorium łupków wydobywać nie będą. Pierwotnie zamysł był taki, żeby przyjąć takie bardzo ostre normy dotyczące ochrony środowiska, które komplikowałyby w warunkach polskich, zwłaszcza poszukiwania łupków. My w wyniku pracy w Europarlamencie potrafiliśmy ten projekt zmienić. On dzisiaj jest taki, że to każde państwo decyduje samodzielnie, jakie te normy ochrony środowiska, jeśli chodzi o wydobycie gazu z łupków, wprowadzi. Więc uważam, że to jest z punktu Polski korzystne. Czy są jeszcze jakieś szanse na zmianę w ustawie klimatycznej, czyli odnośnie tych właśnie wydobycia węgla? Ten problem, który dla Polski jest chyba istotny. My rzeczywiście tu jesteśmy w sytuacji trudnej, dlatego że polski przemysł, ale energetyka w szczególności, bazują dalej głównie na węglu kamiennym i brunatnym. Te normy, że do roku 2020 trzeba uzyskiwać co najmniej 20% energii ze źródeł odnawialnych, są ostre, ale moim zdaniem Polska jest je w stanie wykonać. Natomiast jeśli chodzi o takie dalsze zaostrzania, bo są takie różne dyskusje w Europie, żeby to było 30% co najmniej, a może 50%, nie jest to do przyjęcia dla Polski, dlatego że nie stać nas dzisiaj na taką gruntowną przebudowę przemysłu energetyki w szczególności. Więc my tutaj przedstawiamy takie stanowisko i powiedziałem, że one znajduje pewne zrozumienie już dzisiaj. Także następuje jakby z punktu Polski zmiana, że trzeba poprawiać normy ekologiczne, ale ostrożniej, nie w takim tempie. To będzie na pewno dla nas lepiej, myślę, dla Europy także. Tutaj jeszcze pytanie odnośnie kończącej się kadencji. Nadchodzi koniec kadencji. Jak wyglądają tutaj przyszłe wybory? W jaki sposób państwo będą rozmieszczeni na listach? Czy już są jakieś decyzje? To znaczy, ja mogę mówić oczywiście o liście SLD. Otóż mamy w Polsce do eurowyborów 13 okręgów. W tym województwo kujawsko-pomorskie stanowi taki jeden okręg. Lista liczy w województwie 10 osób. Jeśli chodzi o nas, to my już wiemy, kto ma być na tej liście. No, idea jest taka, żebym ja prowadził tę listę podobnie, jak ją prowadziłem w ostatnich latach, ale mogę powiedzieć, że na naszej liście będą kompetentni przedstawiciele z największych ośrodków naszego województwa, w tym także będzie przedstawiciel Grudziądza. To jest to, co mogę powiedzieć odpowiedzialnie. Kto będzie przedstawiciel? A to tego to nie powiem, bo to dopiero publicznie powiemy po rejestracji listy. Jeszcze tutaj struktury regionalne. W jaki sposób pan ocenia, jak ten Grudziądz się ma tutaj w regionie? Ja mogę mówić oczywiście o lewicy, to znaczy moje koleżanki i koledzy prowadzą tutaj dużo różnych ważnych społecznie działań. Dla przykładu prowadzone są w moim biurze kursy obsługi komputera dla osób, które ukończyły 50 lat, dla generacji 50+. Te kursy już ukończyło ponad... To jest taki program, dodajmy tutaj, regionalny z pana strony. Tak, no. Ja mam tylko sam w Polsce, mam tylko taki program. Uważam, że to jest przedsięwzięcie bardzo ważne społecznie. Także tutaj moje koleżanki i koledzy prowadzą bardzo dużo tego typu różnych działań. Ja się bardzo cieszę, pojawia się u nas sporo młodych ludzi. Także wtedy, kiedy jest dyskusja o lewicy w województwie, to nie są tylko ludzie z generacji mojej, bo ja już mam 60 lat, ale to jest także coraz więcej młodych, bardzo ciekawych osób. I jeszcze tutaj ostatnie pytanie. Ta przyszła kadencja...
jakieś plany, może jakieś założenia, może jakiś cel. Tutaj, z tego co wiem, celem w tej kadencji właśnie sobie pan tu utwierdził, że powinno być to dokształcanie, właśnie to informatyczne szkolenie. Może jakiś nowy projekt, plan na przyszłą kadencję? Ja jestem, wie pan, dość ostrożny. Najpierw 25 maja odbędą się wybory do Europarlamentu. Jak te wybory przebrniemy pozytywnie, czyli będziemy znowu mieli mandat w naszym mieście, to na pewno wszystkie społeczne działania będę kontynuował. A skoro pan podjął tematykę kursów komputerowych, to powiem, jaki mam problem dzisiaj. Te kursy w województwie już ukończyło 3,5 tysiąca osób. I część tych osób, które ukończyła kursy, mówi, no dobrze, ale my byśmy chcieli kursy bardziej zaawansowane już, prawda? Czyli żeby na tych kursach się uczyć korzystania z kont bankowych, bo dzisiaj korzystamy z tego przez internet, żeby się uczyć dokonywania zakupów przez internet i tak dalej. Więc chociażby tylko w tym obszarze pewnie trzeba będzie myśleć o takich kursach dla osób, które dopiero się uczą podstaw i dla osób, które chcą się edukować szczegółowiej. Tylko tak jeden przykład, a tego będzie dużo. Jeszcze ostatnie pytanie, może jeżeli mogę. Sprawa ukraińska. Kilka słów możemy prosić, bo tutaj sytuacja się trochę komplikuje, coraz gorącej jest na miejscu. Może tu Europa może nie zdąży. Nie, ja mam taki pogląd, jeśli chodzi o Ukrainę, że tutaj rozstrzygające będą wybory prezydenta Ukrainy, które to wybory się mają odbyć na jesieni 2015 roku, czyli za kilkanaście miesięcy Ukraińcy w wyborach będą musieli rozstrzygnąć de facto, czy chcą się wiązać ściślej z Rosją, a jest także wielu, którzy mają takie zdanie, bo pamiętajmy, że Ukraina jest bardzo podzielona w sumie, więc jest także wielu, którzy chcieli się łączyć z Rosją ściślej i jest także wielu, którzy uważają, że jest z punktu Ukrainy korzystniejsza integracja z Europą. W tych wyborach prezydenckich się te dwie opcje zderzą. Ukraińcy muszą sami samodzielnie zdecydować, w jaką stronę chcą iść, czy bardziej na zachód, czy na wschód, ale ta decyzja należeć musi przede wszystkim do nich. No bo dodajmy tu państwa stanowisko jest trochę odmienne niż innych partii w tym zakresie. Mniej, że tak powiem, interwencji. Wie pan, ja uważam, że naprawdę nie trzeba uszczęśliwiać ich na siłę. Na siłę. To dane państwo, to dane społeczeństwo musi decydować, w jaką chce iść stronę. I my tylko powinniśmy dbać o to, żeby to się odbywało demokratycznie, czyli żeby nie były tam wybory fałszowane, żeby nie manipulowano kampaniami i tak dalej. To musi być decyzja demokratyczna, ale ona musi należeć do Ukraińców. A jeszcze takie pytanie, czy wy jako europarlamentarzyści z Polski komunikujecie się w tej sprawie ukraińskiej? Tak, my mamy bardzo dobre kontakty z częścią parlamentarzystów ukraińskich. Każda frakcja ma tutaj w parlamencie kontakty z taką podobną sobie frakcją na Ukrainie. Mamy te kontakty, ale chcę podkreślić także, że takie społeczeństwo tam mocno podzielone, to parlament jest także mocno podzielony i pamiętajmy, że obecne władze na Ukrainie mają mandat, który uzyskały demokratycznie. Także trzeba zawsze pamiętać o tym, że to jest państwo, które ma rząd, które ma parlament i te dyskusje, te spory powinny się może mniej toczyć na ulicach, a w większym stopniu w parlamencie. Koalicja z PO po wyborach, ewentualnie, jeżeli tak się ułoży, bo tu był Jerzy Wenderlich i on mówił, że bardzo dobrze się dogaduje z posłem Niesiołowskim. Ja bym tak, oczywiście następnego dnia po wyborach się siada i zastanawia nad różnymi koalicjami. Możliwe są tu warianty bardzo różne. Na pewno w naszym przypadku wykluczona jest jedna rzecz, mianowicie jest wykluczona koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Co do innych koalicji, to jest tak jak w wojsku. Trzeba policzyć szable i z tych szabli trzeba złożyć drużynę, która ma poparcie większości. Więc ja bardzo liczę na to, że po wyborach do takich odpowiedzialnych rozmów dojdzie i że powstanie w Polsce koalicja stabilna, bo nie tylko rzecz w tym, żeby powstała koalicja w parlamencie, która będzie miała przewagę 2 czy 3 głosów, tylko rzecz w tym, żeby ta koalicja była stabilna na całą kadencję, czyli w polskich warunkach to jest kadencja 4-letnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.